Może będą ortograficzne nie zrobić. Wiesz co, ja cię to może będę trzymał rozciągnięte. Poczekaj, mój. Czekaj. I przełóż, bo może przebijać na drugą stronę. Przełóż czymś. No właśnie tu numerkę sobie przełożyłem. A, no. Super. Nie zmień numerku. Dzisiaj coś nie zapodziało. No nie są to nowe buty, ale też nie chciałem mieć świeżynek. Zuzia, zakładasz buty? Co? Tą modę. To co? No okej. Co to jest, jakieś techno? Powiem ci, że takie techno czasem dobrze wchodzi. To już wyjście się zaczął. Na początku roku. Instagram, Facebook włączamy. Coś dobrego. Messenger. Messenger zostawię. Strava mi nie potrzebna. Nie, Strava zostawię ci. Cela. Żeby nie było jakiegoś przypału, że czegoś nie. To robimy rozruch teraz. Od razu łyski są dogrzane. Spotkania i będę się starał, żeby wszystko działało. No, dosyć zabawne, bo faktycznie jest coś takiego, to był zapis, że na linię startu trzeba przyjść na 15 minut przed startem. No ja tego nie zrobiłem, bo jeszcze się żegnałem, już poszedłem sobie do toalety, do McDonalda. No ale jak wróciłem, to już ona chciała uściskać rodzinę. No i pożegnałem brata, który też szedł do swojego Elite B linii startowej. No i się okazało, że już moją linię startową zamknęli, ale wyłapał mnie jakimś cudem organizator i nie odrzucił mnie, dobra, idę teraz kolego drugim wejściem, tylko złapał mnie za rękę i przeprowadził przez tłumy kibiców, fotoreporterów, więc no, ja już wiedziałem, że jak mnie chwycił, to już wiedziałem, że, no, że to będzie ciekawe wejście na linię startową. No i tak było, bo się okazało, że stanąłem w ramię z Jimmy Wamsleyem, także to było dosyć fajne. Odwróciłem się i tak zerknąłem, czy jeszcze się gdzieś tam zmieszczę z tyłu, aczkolwiek stwierdziłem, że przecież mam pod nogą, więc pierwszy kilometr tam spokojnie sobie mogę przebiec bez żadnych problemów. No i faktycznie stanąłem, wyruszyłem z pierwszej linii, co było naprawdę wielkim przeżyciem. Zobaczyć to od przodu, aczkolwiek tempo takie same jak w latach wcześniejszych. Kto jeszcze nie dostał, ten niech skoczy. Dziękuję za przybycie. Małe upominki rozdałem dzięki firmie Intel Home. Istotne to, że fajnie, że się spotkaliśmy. Mam nadzieję, że trochę pogadacie między sobą. Mogę też coś powiedzieć. Nie wiem. Bo robię na różne. Może być i selfie. Co, kto idzie biegać? Ja też. Powodzenia, wszystkie spełnienia masz. Zajemnie, można. Będę kibicował na trasie. Kamil. Kamil, można foteczkę ze sobą? Jasne. Dopiero parę dni temu zjechaliśmy do Chamonix. Tak naprawdę zaczynając od głównego treningu, który miałem zaplanowany dzięki współpracy z Interhome. To miało być takie podziękowanie za współpracę w Interhome, a tak naprawdę wyszło fajne, super spotkanie z rodakami. Także nie spodziewałem się, że tyle osób
przyjdzie, tak naprawdę zobaczy ten post i będzie chciało spędzić kilka minut ze mną, a tak naprawdę to między sobą raczej niż ze mną. I tak też wyszło, bo dużo osób przyszło, porozmawiało, trochę pobiegaliśmy, ale to nie było najważniejsze, te bieganie to po prostu było spotkanie i fajnie wyszło. To była środa. A? Mam, aha, już wiem, o co chodzi. Samolota. Otwieram buzię. Tu. Hangar zamknięty. No akurat fajnie jest na przykład z Maciekiem. Zuzia mówi na Maxa Maciek i się udzieliło. To ja tak bardzo na początku mówiłam, że nie wolno mówić Maciek, to nie jest Maciek, bo nie chciałam Maćka. A ona cały czas mówi Maciek, no i tak. No Zuzia gdzieś tam budziła się w nocy, więc może się zobaczyć, jak wymyślony jest projekt łóżka dla matki dwójki dzieci. Chcesz mi pomóc? Pomożesz mi pakować? Dobra, ja ci będę podawać, a ty będziesz tam układać, dobra? No. No, to trzymaj. Położysz tam? Tam. Tam w rogu. Tam. Tam, gdzie są bidony i plecak. Potem będziemy pakować. Mama, tata. To mama czy tata? Mama. A kto? To? Mama! Super! Ale Darek śmieje. A pierwsze słowo, które powiedział, to powiedział tata. No, o! Od 6 tygodni... Tak, chyba 6 tygodni jesteśmy w Alpach rodzinnie, gdzie przygotowałem się do głównego startu UTMB. O tym będzie też film. 6 tygodni w Alpach, w La Planche, potem okolice Trient i tak sobie jeździliśmy, żeby jak najlepiej się przygotować, czyli pobyt na 2000 z haczykiem. No i tak naprawdę oczekiwanie na główny bieg. Ten od plastyczny, bo ma fajny do zdrabiania, bo ma lejek. Akurat mu... Cieple, żeby mu nie zamarzało, ale jest lżejszy, to daj lżejszy. To jest lżejszy. Na jednym napisz, że jest B białko, tu gdzie ma tak małą literkę B z białkiem albo coś, a na drugim napisz, nie wiem czy po polsku, czy po łacinie, rozpuśćmy najpierw białko. Aha, to jest na tym napisane. Jedno na 500 ml, to jest, a to jest, a tu mamy, poczekaj, to zróbmy najpierw to. No pierwszy etap przeleciałem zgodnie z wytycznymi, akurat w punkt, bo 1.15 na szczycie i tak miałem zapisane. A drugi punkt miałem między 2.52 a 3 godziny, przebiegłem chyba 2.55 na drugi punkt. Kolejna godzina to jest do Lescantamines, do 30 km i to było według rozpiski, ale de facto nie do końca to jest według samopoczucia, według oczekiwania, jakie miałem, czyli miał być to bardzo spokojny początek. Dopiero po fakcie wiedziałem, że ten początek jest za szybki. Nie mówię tutaj o tych pierwszych 5 km, bo faktycznie te pierwsze 5 km były szaleńcze. Tam tempo około 4 minut na kilometr to jest na tak długi dystans bardzo szybko. To raczej nie traktowałbym jako coś, co miało wpływ. Bardziej cały ten etap 30-kilometrowy miał wpływ na to, co się wydarzy później. Czyli słabe, no, złe samopoczucie. Nawet nie tyle mentalne, ale czułem, że mam betonowe nogi i
i wiedziałem, że to mi się odbije w dalszej części biegu. No i próbowałem to jakoś ratować poprzez zwalnianie, nie napieranie mocno na fragmentach dalszych, no ale, ale dyskomfort był. Jedną czwartą porcji, tak? Tak, trochę zabrał. Mówił, że biegnie się jako tako. A nie, tak naprawdę Dagon powiedział, że tak sobie. Czy jego słowa niech będą. Tak. Zabrał w drogę dwa ciastka ryżowe. Nie wiem, jak się to tam nazywa, niech będzie. Mówił, że biegnie się dobrze. Napisz, był bardzo spokojny. Nie powiedział, że biegnie się dobrze, tylko powiedział, że biegnie się. Tak? No, jako tako? Nie, jako tako. No. Tak sobie. Dokładnie tak. To, że biegnie się tak sobie. Ja nie mam start zaplanowany na piątek. W czwartek, no przez to, że to jest UTMB, no to tu jest dużo, dużo różnych biegów. Dużo się dzieje, dużo ludzi, więc tak naprawdę festiwal to nie tylko 170 km, ale parę biegów. No i taką perełeczką też był bieg OCC, jeśli chodzi o elitarność, bo ja to patrzę bardziej na to, co, kto gdzie startuje z mocnych zawodników. CCC też na wysokim poziomie, ale przez to, że OCC było naszpikowane rodakami i to z najwyższej półki, czyli Bart Przedwojewski, Andrzej Witek, Marcin Rzeszutko, to mnie tak dosyć interesowało, co się tam wydarzyło. No, myślę, że i dużo osób się interesowało tym wyścigiem, tym pojedynkiem, jak to niektórzy nazywają. Zobaczymy, jak chłopacy gdzie są na trasie, tak żeby pokibicować. Zrobimy rozruch, odbiorę pakiet, mam nadzieję, że to szybko pójdzie. Trzeba się do apteki przed tym i kawę, bo mnie tak głowa boli od dwóch dni, że za mało piję, może tak. Dwa dni ostatnie były takie trochę na wariackich papierach, trochę też niefajnych informacji. Nie wiem, czy ci mówiłem, ale nasz kolega zmarł dwa dni temu, więc tak trochę. No, tak trochę dziwnie się zrobiło. To jest najgorsze uczucie, bo nie mogę się skupić na jednej czynności, tylko mam wrażenie, że coś zapomniałem. To wiadomo, że dzisiaj muszę rachunki zrobić, bo za mną księgowa będzie gonić i próbowała odkręcić. Więc to muszę dzisiaj na pewno zrobić. Jedzenie. Musimy jeszcze do sklepu wejść. I trzeba resztę kupić, bo resztę masz też jutro na obiad. Coś tam sobie przygotowałem z jedzenia. Zobaczymy, jak wyjdzie ten plan żywieniowy. W zeszłym roku wyglądało to nie źle, bo ja wtedy myślałem, że jest ok, ale tak patrząc z perspektywy rok do roku, to de facto to był dramat w zeszłym roku, że za mało jadłem. Tylko, że nie wiem, czy pamiętasz, ale jednak w zeszłym roku miałeś dużo przygotowane, w sensie miałeś ten ryż z jabłkiem. No tak, no ale nie traktowałem tego poważnie jako. No o to chodzi, że jako, traktowałem to jako dodatek, który, jak będę miał ochotę, to sobie zjem. A to też powinno być jako podstawa jedzenia. Zobaczymy, ile organizm w tym roku przyjmie. No, ale też mam dużo, dużo więcej żeli, wziąłem. Dużo, dużo więcej węgli. Zobaczymy, co tym żywieniowo wyjdzie. Przejeżdżamy przez. Chyba nawet lodowiec się nazywa, ale posunąc, nie? Jak się wydaje, ten. Jak zaczynaliśmy przygodę z UTMB 2014-2015, przespaliśmy właśnie w Les Posons na kempingu. Jeszcze starym Oplem, że tu mam patrzeć, starym Oplem, takim za 3,5 tysiąca złotych. Moja mama chyba wtedy wyłożyła pieniądze. 3,5 tysiąca złotych w 2014 roku to kupę siana. Znajome wtedy, przyjemcy, znajome, tylko to nawet kupowaliśmy z nim auto, już tak było. Jego znajomy gdzieś tam naprawił,
ten samochód. Oni jeszcze nam słoiki robili. W ogóle część się znajomych nam jakiś sprzęt pożyczała, turystyczny, namioty. Wszystko na pożyczyli, wszystko. Nie totalnie nic. A no, ta kaseta na samochód, a Andrzej wtedy też pożyczał nam. No totalnie wszystko było pożyczone. I też pierwszy raz biwakowaliśmy, no, ja nigdy nie byłem na biwaku żadnym. I sobie stwierdziliśmy, że zadebiutujemy i pod namiotem na 2 miesiące w Alpach. A to był jakiś hardcore, bo my wyjeżdżaliśmy z Torunia, no. Zahaczaliśmy o Poznań, od kogoś pożyczaliśmy namiot. Tak. Który jak przyjechaliśmy, to był dziurawy. Jego strzepała igłą i nitką. Hardcore, nie? I było mega zimno. A mieliśmy takie, nie wiem czy pamiętasz, takie śpiwory, że komfort był chyba od nie wiem, 18 stopni, tam do 20 coś, no jakiś taki hardcore, nie? W nocy było około zera. No i ta wilgoć, to była gorsza niż... Co? Gorsza była wilgoć, która no, rano... Tak, bo cały lipiec lało. Tak. Cały lipiec lało. Rano wstajesz i wszystko mokre, czujesz się źle w tej wilgoci. Mam 1000 koców, podwójne skarpetki, dres. Ręczniki brałam ręcznie. To jest, nie suszyło się w ogóle. Tak. Przez tydzień padało i te ręczniki wisiały na tych prowizorycznych linkach i nie mogły wyschnąć. Bo ja sobie wkręciłem w taką historię, że jak Kilian był tutaj na miesiąc i mieszkał miesiąc w samochodzie, no to ja sobie będę mieszkał 2 miesiące. No. Tylko, że ja nie wygrałem. Ja? Trasz? To tak samo jest. Ale chyba będzie jakaś kolejka dla dzieci, w sensie dla rodziców, tylko osobna. chyba jednak. Chodzimy na kawę. Chodzimy tutaj, nie? Po tym, po rozruchu i... Na filmie będę. Cześć. To na nowo. No, nasza kamera. You pronounce it better, I kind of said it more correctly. Wrócimy na trasę zawodów, bo de facto zaraz będą na La Ferger, więc to jest tak naprawdę niecałe pół godziny potem zbieg. Tak to wygląda, jeszcze czekamy na Barta, a kusi mnie, żeby jednak w sumie teraz robić rozruch. 10 minut. To sam nie wiesz, co zrobić. No, mocno. Czyli się zgadza, 57 dobiegnie. Haczykiem. No, to chyba taki... Fast rekord. Dwóch włoków to chyba było, nie? Czekaj, czy dojdzie go, czy nie? To jest czwarty Chińczyk. Ci, co prowadzili. Hop, 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 hop! Hej. Cześć. To kibicujecie? Wiesz, że każdy ma swoją kamerę. Tak? Tylko niektórzy są bardziej pracowici. Mój cały czas pracuje. A nasz robi, wiesz, wystarczające i dobre ujęcia. Aha, bo to nie jest ważna akcja. A wiesz, dla nas to była bardzo ważna akcja, bo się witamy, nie? Widzisz? Idziesz po pakiet? No, czekam, bo widziałem, że kolejka jest, więc wiem, że na razie olewam. A, jest kolejka? No była kolejka, wiesz, to tak New. Bo tu według tego jest 16 Andrzej, a Bartek jest 20. Według tej aplikacji, ale to wiesz, ta aplikacja może... Nie odbiło. No, no właśnie, może też tu będzie się nie tak z tą aplikacją. Ale tam widać było, że między Bartek jest 13, a Andrzej 20. Wiem. Jeden oczko spada, drugi rośnie, bo potem znowu... Bo to mamy mistrzostwa Polski nieoficjalne na tym. Tak, tak zwane. Dawaj, tancóweczka! Siema. Trening robisz? Kamil.
W zeszłym roku to szybko poszło. Tak, ja w ogóle przyszłam do pustej sali, nie? No to dokładnie, to tak miałem. Mój brat jest tam wtedy, ale... Wyrzucasz informacje. Fajnie jak są, wiesz, ludzie i to na chwilę się odtrąca. No, robota będzie zrobiona. Aczkolwiek no wczoraj takie, przedwczoraj takie, kurde, jeszcze tam przenosimy się tutaj i człowiek trochę za... A mieszkacie w Szamonii, czy... Nie, w Saint-Gervais, tam gdzie przebiegamy, pierwszy punkt, taki większy od rzeczy. Mówiłem ci, że będzie się działo na końcówce. Ale takie trochę niezłe roszady. No bo to nie jest bieg powiatowy. I taka drobna różnica robi wrażenie. No to taki ten bieg. Trochę weryfikujący. Nie, Bartka to ten, Andrzeja to bym poznał. No ale za chwilę będzie. Idę jeszcze mu trochę. Dawaj! Hop! Teraz końcówka zbiegu, dawaj Andrzej! No dojdź do niego! Stawiam lody jak go złapiesz! Dawaj! Dawaj, jeszcze końcówka! Jeszcze będzie podać kołka polskiego, dawaj! No tam bo nikogo nie widać! Zaraz się skończy, dawaj! Pa! Dawaj Andrzej! Naciskaj! No. Znaczy niesamowite jest to, że Stian zrobił taką ogromną przewagę na maratonie. Znaczy na maratonie z haczykiem 50 coś kilometrów. Przy takiej elitarności zawodników to jest po prostu kosmos. Jak się nazywa ten zawodnik? Ten? Andrzej. Syn starego Witka. Tak, jak analizuję swój umysł, no to dla mnie to było, wiesz, pokazanie się dla kogoś. Szukanie tak jakby tego ojca, bo wiesz, no ja nie miałem jakby ojca, wiesz, za dzieciaka, rodzice się rozwiedli, no to mimo wszystko ten dzieciak poszukuje jakichś tych swoich ojcowskich, ojca, w dzieciństwie. No i dla mnie takimi ojcami byli moi starsi znajomi w bieganiu, studenci. Za nimi latałem, więc wszystko co oni robili, no to ja po prostu pochłaniałem tak samo. Wiesz, nagle chodzą na imprezy, no to idę z nimi na imprezę. To idziemy na piwo, no to idziemy na piwo i wiesz, też łapałem ten flow. Dlatego zacząłem też gdzieś tam spożywać alkohol w tym okresie. Ale z drugiej strony też dzięki temu łapałem też taki luz, wiesz, że nie bieganie jest najważniejsze. Żeby nie, wiesz, nie stać się jakimś takim psycholem. Chociaż to do wyników się na pewno przydaje. Ale gdzieś to było pośrodkowane, więc cały czas się zajmuję bieganiem i czerpię z tego zabawę. Czwarty raz tam byłem w okolicy. Trochę wkładałem się nabrać na to, że za pierwszym razem poszło dobrze. Jeśli każdy kolejny start pokazuje, że nie jestem gotowy na to. Jak się powie, jeszcze musimy wyjąć te cały mapy tam na... skusi, jak to będzie lepiej podane. Filiżankę porcelanową mam. Kawy co prawda. Już nie będziemy aż tak szaleć. Będzie miał słodkie.
Nie wiem co to jest, ale pachnie ładnie. Kucharka się postarała. Będzie ręce przetrzeć. Nie jest okej. Okay. Kurde, te laski tak kierają. Sorry. Kurde, te mnie uwierają akurat. Te cię uwierają, kurczę, nie wiedziałem, sorry. Nie mam jak przelać, nie mam. Chyba, że przelać do tych, które masz? No, może. A gdzie je masz? Masz tam drugiego tego? To masz jeszcze ten izoton i białko. Gdzie masz tego drugiego w paska? A wiesz co, nie możesz mi wrzucać tych ryżowych. Bo się rozgniatają, wiem, tak. Tak, tak. Tak, to już ci to wyjmę, spokojnie, już ci to wyjmę. Wszystko pierdolone także. Sorry. Już ci to wyjmę i przeczyszczę. Tak myślałem właśnie, że to się tak może dziać. Bo one nie są takie dobrej konsystencji. Powyjmuję ci to, jedz spokojnie. Zaleję flaski już. Już tego nie mam czym otworzyć, masz tam. Zaraz. Sorry. Sekundę. Jeszcze nie wiedziałem czy... No nie tak miało być. O, bardzo dobrze. Dobry objaw, zdrowy. Będzie dobrze jeszcze, co? Słońce wstanie. W zeszłym roku, który byłem. Nie wiem, niestety. Zupka jest jakaś? To jest niby zupa, tylko gęsta strasznie, co? A jest ciepła, to mogę przelać troszkę wodą. Próbuj jeszcze. Na tym szampelach będę zmieniał buty. Dobrze, przygotujemy. A masz skarpetki gdzieś tam włożone w te ubrania? Bo w butach, gdzie im nie ma. Dobra, to jest jedna z rzeczy, żelek ci zostawię i włożę ci... Kocka będę musiał postawić. Wszystko było wzięte, bo jest cały worek, dwójka. A masz taką kurtkę cienką? Tą, którą mam na sobie? A nie, masz twoją, tak? No, tak, tak, wszystkie rzeczy są. Myślałem, że potrzebujesz coś, co... Sorry. To jest jeszcze coś, ja ci dopakuję żeli. Może jak na razie masz wszystkie te, które są. I te trzy też ci włożę, co zostały. Jesz? Jesz tak jak trzeba, nie? Teraz wygrywają te mistrzynie świata. Lekko nie jest. Weź jeszcze coś na drogę, dojedz sobie jakieś tam paluszka albo coś. Daj jeszcze. Tu mam, proszę. To słonego. Ryżowy, no to ryżowego popasz. Potrzebujesz masz tu. Nie co, już ci daję.
A jutro? Normalnie siebie. No ja tylko wiesz, chodzi o to, że... No może, tylko że wiesz, ja nie chciałbym sobie... Wcześniejsze lata były takie, że jeszcze badania antydopingowe przeprowadzali, teraz nie załapałem się na takowe. No ale sam fakt, że mogłem odebrać numer z tak niskim, tak niską cyfrą, było fajnym przeżyciem, tym bardziej jak ludzie zaczepiają, jak widzą niski numer, to od razu jest uśmiech na twarzy, zainteresowanie, więc to też jest takie miłe, czy to w biurze zawodów, czy na ulicy, bo jednak ja jestem taką osobą, że gdzieś lubi, nie wiem, czy dobrze użyję słowa, być docenianym, w kręgu zainteresowania, dostrzegany, no myślę, że tak, że to jest dla mnie gdzieś dosyć istotne i znaczy nie wiem, czy to istotne jest, ale lubię to, chociaż nie chcę użyć słowa parcie na szkło, ale coś w tym jest. Ale myślę, że każdy ma jakiś taki element w sobie, że lubi jakieś takie brawa. I proszę. Teraz półtorej godziny to będzie bardzo dużo rzeczy. Tego się będę na razie trzymał. Ale chcę też poszaleć trochę na trasie, zobaczyć co. Czy mogę rywalizować, czy nie. Na wszystko ostatnio było ok. No to ocenimy tak naprawdę jutro. Trzymajcie kciuki za ten numer sobie w live tracku. Mam nadzieję, że będzie warto. A jak nie będzie warto, to te pieniądze zapłacone na internet, czy... Mam nadzieję, że ze Szwajcarii. No właśnie. Kamil, dzięki, powodzenia. Dzięki. Względem to, co było w 2014-2015, to mają tu duży luz z tymi pakietami. Nie sprawdzali w ogóle, więc... To inaczej? O. Ładny widoczek. Prawie jak ty. No tak. Ale zdziwiony, bo pierwszy raz daje mi komplement. No ale tak to jest, jak jest różnica już 12 lat znajomości koleżeństwa. Intensywnego. Ale to Tazi mówił. Także wspominam dobre teksty Tarzego. Mogę jeszcze powiedzieć, czy srałaś na pierwszej randce? No nie. I tak lepiej trafiło. To nie ja mówiłem. Ja tylko powtarzam. No przez to, że Kamil taki tekst zawsze przy moich rodzinach też puszcza. Ja nie. Aż tak ostre nie, no. Ale podobne, przy mojej siostrze. Ale jak widzę, że ktoś się peszy takimi rzeczami, albo widzę, że ktoś jest on, w sensie, że takie rzucenie granata może być nie tyle zawstydzające, ale nie wiadomo co z tym zrobi, to zazwyczaj to robię. I tak, i jeszcze głębiej, jeszcze więcej, no. Tak. No bo jak coś jest nie tak, to jeszcze bardziej musi być nie tak. Ale Andrzej zrobił sobie wynik? Nie wiem do końca. Nie patrzyłem, nie analizowałem tego pod względem wyników. No ale raczej nie jest osobą, która by się cieszyła z 18 miejsca i stratą do gościa pół godziny z gościem, którym na początku sezonu finiszował razem. Znaczy... A czy to, że kolejne biegi były lepsze, to czemu ma się cieszyć z tego? No, to jest właśnie sport.
co już też mówiłem dzisiaj, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i z czego wynika błąd. A już jak nie idzie ci, no to potem już też tak nie ma jakiejś walki o chęci, o sekundy, o miejsca. Jak wiesz, że już nie. No to słopa, który będzie chciał walczyć o najwyższe miejsce, nie? Drugą dziesiątkę. Ale że chyba nikt nie napisał relacji, nie? Jeszcze. Jeszcze nie. Tylko Bartek wrzucił w relację, że przeprasza, że dzisiaj wszystko poszło nie tak. Pierwszy bufet. Będę tutaj po godzinie 58. Nawet wiem. Jak sobie pisałem. Widzimy to. Ale ciekawe, czy jeśli tam jest śnieg, czy my będziemy przebiegać przez śnieg? No, ja mam wrażenie, że on nisko leży, ten śnieg. Muszę chyba dzisiaj kamerki odpalić, to bo jakoś tak to podejrzanie wygląda. Mhm. Dolej jeszcze. Jeszcze tylko przegotowane dolej. Tak, to było. Dolej jeszcze. Dobra, i teraz zamieszaj nad palnikiem. Chcę to zobaczyć. No to ma być zupa, bo narzekał, że to jest taki. Dolej jeszcze tej wody. Póki nie mógł laka, dawaj to tutaj. Dobra, co przelej. Już? No, znaczy tyle później. Chcesz niżej, tak. Niżej. Dobra. Bo my to drugie będziemy grzali przez ten, przez wodę. Przynieś to drugie jest pod krzakami. Nie, myślę, że spokojnie, wyrównane z energią słoneczną, ale już zmęczony mocno. W końcu 120 km, nie? Nie będzie lekko. Jak na nim stanę, to nie będzie mnie widać tak tu na tle. Dobra. Dobra, chodź, chodź. Nie wejdź w to. No, wszystko mamy. Buty i skarpetki mamy, to najważniejsze. A wiecie jaka pozycja w ogóle? Ja tak. 20 nie. Minut algorytm. 20 minut. Powiedzieli, że 57 będzie, a 38. 57 było na aplikacji, że będzie 38. Więc jest okej. No, ale który jestem? Szybko zacząłem. No, a potem okazało się, że wolniej biegnę niż w zeszłym roku. Ale wiesz co, jakby chillujesz trochę teraz. No teraz cały czas chilluję. No, zaraz ci odda, spoko. Najedz się dobrze i... Ja już tu nie chcę. Nie, ale wiesz, w zeszłym roku była taka motywacja, że muszę złamać 24 i tyle. Lepiej cię teraz na tym... W odcinku lepiej czuję niż w zeszłym roku. No, super, ja się nie chcę. Ale ten środkowy. Ale tak zjebaj. Mamy to, zaczął ładować.
rzucam cię na ten następny punkt. Szybko. O, włącza się, to muszę od razu ramię włączyć. Trochę bardziej. Nie są żadne. O, tu fast! Jestem w nogę. Szybko zacząłem. Potem jest tak samo jak w zeszłym roku, a z gorszym samym uczuciem. To. Kurde, leci. Druga laska. Open and clap. Ma po français, qui c'est vous? La deuxième concurrente féminine au poste de ravitaillement de Champenac. Elle est porteuse du numéro 5. La deuxième féminine ici à Champenac. Na master się dobrze trzyma. Pogoda ci dopisuje, sprzyja. Reszta będzie padała. A ty się trzyma. Ale beton w nogach straszny. Szczerze. To jest tak. Wszystko. Izotona nie chcesz mi powiedzieć? No. Dajesz, Kamil. Jak tam twój mąż? Żyje! Goni mnie czy nie wie, goni mnie? Spokojnie. Ale nie, ten... Słucham? Leci na 20. Tak? O, to... To ładnie! Bardzo dobrze! Ale Kamil! Super! Cześć Julek! Jak się masz? Bywało lepiej. Ale... No ale zobaczymy. Jeszcze parę godzin. Ale. I znowu muszę gonić tego Biedemina. Co? No, Biedemina. O, spoko. Nie wiem, czy wiesz, ale mieszkał w Polsce. Lata. No, pierwszy jego team to był ty. Innovate Polska. Tak? Razem ze mną był w teamie. O. Nigdy z nim nie wygrałem. Jedziemy z koksem. No. Ale Kamil, ale. Dobrze wyglądasz. Ale w ogóle nadrobiłeś naprawdę dużo. No, liczyłem bardziej na lepsze te zbiegi dwa takie. Ale jeszcze przed tobą fajne, więc jedziesz. Tak. Sam wiesz, nie? Teraz na podbiegach. Ale Kamil, ale. Dobra, leć, trzymaj się. Dobrze? No, jak na pobiegu to... Do porządka. Dzięki. Jasne, tylko to jest po włosku, jakby się chciało do czasu dotknąć. O! Ale ja wziąłem sobie dokładnie w połowie jest. A czemu było po włosku? Uczysz się? Nie, bo nie było innego. Okay. Ja, że pani powiedziała, że już tylko ma po włosku i że mnie przeprasza, ale bo ja chciałem mapkę, wiesz? Aha, no. Czy ty w ogóle będziesz coś brał ze stolika? Tam, tutaj? Raczej... Furion. Furion, no. Bo wiesz jak jest, ostatnio było tak, że nie było, ja nie mogłem sobie tego bulionu wziąć. Chociaż później zupełnie puścili, nie? Że można było brać. No jak się uda, no to spoko. Jak no to będę, wiesz, tam sam sobie działał. Myślę też, że ja będę spokojniejszym zawodnikiem niż na Mistrzostwie Świata, niż na innych imprezach. Że ja tam sobie, wiesz... Starzej jeszcze? Nie, jest dłuższy bieg i nie chciałbym zawalić jedzenia. Okej. I to jest... I tak myślę, że wiesz, że na te punkty będę się po prostu rozglądał za tym. I też, żeby fajnie, byście przypominali mi o tym, że mam pieprzać jak dziś.
Chyba tak zapewne będę miał kryzys i nie będzie mi się chciało jeść, ale wiem, że to jest najważniejsze w czasie tego tej imprezy. Także no to chyba za dużo nie mam informacji. Ważne, żeby dojechać, dobrze się bawić. Chcesz mi dać? Chcesz poczęstować? Co z tym robimy? Zjesz? Nie. Zjesz? No to śmiało. Co byś chciał, mistrzu? Dobra, to widzimy się jutro na spokojnie. Pomyśl, czego mamy nie robić, co mamy robić. Dalej, ty masz działać. No. Krem, to mam jeszcze też na szykuję, żeby wiesz, no, rozwinąć, tak, czy coś na zmianę. Ostatni. No, ale po prostu ja tak samo analizuję, że de facto wyścig się zacznie gdzieś tam dopiero jak będziemy wybiegać ze Szwajcarii. Obstawiam, że tam za nawet Champelak dopiero tak można myśleć o jakiejś rywalizacji. Ile tam jesteś w stanie się podnieść, urywać? No, to zresztą popatrzę, przeanalizuję sobie, bo ja nie patrzyłem na to. Ja tam mam specjalnie na 22 godziny. Mm-hmm. Nawet 21.30, ta druga tabelka jest na 21.30. Ale to tak wiesz, to mogę tak sobie marzyć. Ale mój cel jest taki 22.30, to będzie taki minimum, że będę fajnie zadowolony z tego. Ale nie startujesz z pakietem minimum, nie? Trochę więcej ambicji, dobra, nie będzie. Tak, wiesz, że to jest 22 godziny, to jest top 5. Zresztą im dalej, ja już zaraz robiłem sobie 23-35, to jest fajny wynik. A teraz to, żeby to najlepiej poprawić się, więc żeby się poprawić, trzeba się ścigać. Jasne. A czujesz się lepiej przygotowany niż w zeszłym roku? Zdecydowanie. Pierwszy raz chyba tak długo, no. Nie? Przed tym? Czy nie, robiłem, tylko się dobrze czuję po prostu. Znaczy, no oprócz dzisiejszego, wczorajszego dnia. No ale to mam nadzieję, że nie ma wpływu na to, co będzie jutro i na to, co było przez całe 5 tygodni. No też mega dobrze się czuję. Nie. Jak ja przestanę, zniknę z tego środowiska, co ja będę robił? Czy znajdę sobie pracę? Oczywiście, że sobie znajdę pracę, ale jaka to będzie praca? Może być też tak okazać się, że będę pracował na budowie za granicą, bo będą lepsze pieniądze. Będzie się bardziej opłacać pojechać właśnie do Norwegii, do Francji. I też może będę pracował właśnie na 3 tygodnie, mnie nie będzie, wrócę. To jest takie no, głupie myślenie, ale jest to element jakiejś pracy i dużo mogę, ale też dużo jest za tym zadań z dwóch stron. Bo teraz to fajnie wygląda, że my tak co chwilę sobie jeździmy gdzieś tam po Europie, tu obóz, tam obóz. Ci, którzy to myślą, że w ogóle jesteśmy na cały czas na wakacjach. Ale de facto, no wiesz, teraz byliśmy, to już 6 tydzień leci. No dla takiej Oli, dla mnie, z dwójką dzieci, to zbyt dużo to nie zobaczyliśmy na tym wyjeździe, wiesz, atrakcji. Także, że ja sobie mogę pozwolić na to, że pójdziemy sobie na spacer cały dzień w górach. No nie, to zazwyczaj było tak, że my siedzieliśmy, wiesz, spaliśmy na plaż we Francji, dolinka dalej. Ja po prostu wychodziłem rano na trening, wracałem na obiad, jakieś odpoczywanko. I nasze wyjście to polegało na to, że wyszliśmy sobie przed dom i napiliśmy się kawy i tyle było na atrakcji wspólnej, rodzinnej. Może raz w tygodniu coś więcej. Ale po prostu prowadzimy to same życie, co w Polsce, tylko z innym widokiem. Ale zdecydowanie wolę takie coś, bo to dla mnie pod względem biegowym zupełnie inny mental mam, jak wstaję i mam góry i to jest no, coś innego niż poznanie dzień, wiesz, mam klepane już ścieżki, a tam mogę po prostu je poznać na nowo, jakiś nowy szlak. Jakoś inaczej czuję ten mental do samego trenowania. No. A jeszcze finalnie chodzi o to, że de facto wolę tak wydawać tą kasę niż najpierw dawać jakiś Mont Blanc schowany. Ciekawe, czy będziemy biegać na ten śnieg w chyba tak. No, to tyle chciałem powiedzieć. Trzeba pić, to dużo pić. No ale Ola trochę, jak zauważyłeś, też wzięła bardzo na siebie dużo obowiązków na te ostatnie dni, gdzie w sumie śpi, tylko śpi z dwójką, sobie 100% opieki to jest ta
zasługa Oli. Moja zasługa. No i jeszcze to gotowanie. A mnie boli głowa przez to, widzisz. Ona pracuje, a mnie od tej całej pracy boli głowa. Taki żart. Już długo jedziemy. Myślałem, że to jest bliżej. Wziąłem czołówkę, jakby zgasło światło. Ale z drugiej strony widzę, że chcesz wyłączyć, nie wyłączasz. A nawet fajnie, że teraz wyskoczyć na te pół godziny, żeby się wyciszyć, bo po prostu za dużo. To dzisiaj było wszystkiego. Niby takie podstawowe rzeczy, a to pójdziemy po pakiet, tu tylko pokibicujemy. Tu przygotowania, a tak naprawdę jest dużo informacji na te. No plan jest taki, żeby się pościgać troszeczkę w tym roku. W zeszłym roku miałem plan złamania 24 godziny, więc to już mnie nie rajcuje, chcę troszeczkę lepiej pobiec. No tak chyba myślę, że każdy sportowiec chce lepiej biegać. Mój plan jest czasowy też, bo trudno mi określić miejsce. Każdy pyta miejsce, ale to są takie zawody przy takiej elitarności, że nie wiadomo kto co pobiega. Więc nawet mniej niż doba. No, dzisiaj się czuję słabo, akurat głowa mi boli cały dzień, więc no też ciężki dzień, no byliśmy jednak na tej, bo tu piesek przychodzi do mnie. Mam cię pogłaskać, czy nie? Nie wiem. Pytanie było, jak się czuję? No teraz super, bo ktoś mi zaczepił. No nie, ale głowa mi boli cały dzień, więc znaczy się nie martwię, bo to dopiero jutro bieg, więc kwestia nawodnienia się i wyspania i trochę ostudzenia tych emocji, bo dzisiaj dużo się działo, pakiet, kibicowanie, szukanie różnych rzeczy, tam akredytację, jedną, drugą, tu latanie, także trochę jeszcze dzieci, więc to tak trochę mimo człowiek myśli, że nie myśli o tym, ale tak gdzieś ta głowa gdzieś tam buzuje za tym, ale jutro będzie dobrze. Chcesz coś ciepłego? Wciśniesz coś słonego, słodkiego? Polega sobie. Kawę? No fajnie wyszły te punkty, bo no, mimo że traciłem czas na przesiadywaniu, ale spokojnie jadłem, pilnowałem tego, więc nie wiem, czy tak dużo zjadłem, jak powinienem, ale finalnie do samej mety nie miałem z tym żadnego problemu. Co jestem akurat zadowolony. No i tak naprawdę problemy większe pojawiły się przy końcówce, bo ten czas już widziałem, że mi się gdzieś tam odchodzi. Wiadomo, że to były 7 minut od planu założenia, 15 czasem. Nadal było niewiele, ale czułem, że no nie idzie mi walka z tym swoim kryzysem nakręcania się tak jak jeszcze z tego jeziorka Champielac, jeszcze fajnie wybiegłem te podejście dosyć żwawo, nie mówię, że mocno, ale szybciej niż w zeszłym roku. Tak już zbieg z niego był dosyć ciężki i nie mogłem się zebrać do tego, żeby to zrobić dynamicznie tak jak w latach wcześniejszych. No już wiedziałem, że wtedy będę miał problem z tym, żeby powalczyć. No głowa totalnie zawiodła tutaj.
Bomba! Powodzenia! Dzięki. Teraz, no tak, mogę się skupić na biegu za 3-3,5 godziny start w zawodach. Spróbuję jeszcze zmniejszyć objętość niektórych rzeczy. Plaster powinien być metr na 6 cm. Mam jakiś metr coś, przymierzałem do swojej córki. Ona ma 95 cm, a wystawało, więc myślę, że ktoś chyba puka. Rano wstać, zjeść śniadanie i tak naprawdę zebranie myśli do tego, co ma się wydarzyć o 18. No to też był też dzień spotkania z supportem i tak naprawdę pokazania, co i jak potrzebuję, gdzie jedzenie, gdzie jaki sprzęt, jak będzie jakiś kryzys, gdzie co ubrać się, więc razem z Sergiuszem, Mateuszem to sobie gdzieś wyjaśniliśmy. Ola też przez to, że gotowała cały dzień, to też pokazała, co dokładnie ma być podgrzane, dodane, bo też żeby te produkty były dosyć świeże. Większość to wybierze ci, nie? No nie jestem pewien, bo tak czytałem, co ty musisz mieć, to nieźle, dlatego musisz mieć nawciskane. Ja mam tylko to. Ja tylko ten swój rządek, to reszta to jest. Właśnie spakuję sobie te rzeczy. Kurde, już się odklejam, kurde. Tak, żeby mnie nie uwierało w plecy. Właśnie muszę to. Ja mam bardzo mały plecak do tego. Chyba jeden z mniejszych ze startujących. Bo jak pokazywałem, w czym startuję, to ludzie trochę nie dowierzali. Jeszcze tyle. To może też nawet wysypać sobie tam. Wezmę cały taki wiezę, ale to jest tak. I to jest wszystko, co ci mam dać. Na pierwszy punkt. Na siłę, tak. Upchać, tak? W sensie do plecaka, to będę zabierał ze sobą. Mhm. No, to zabieram ze sobą. W całości tak górek? Nie, no wyciągnąć, okay. Pojedyncze żele. I dobra, i teraz muszę, gdzie, pokaż mi w plecaku, gdzie to chcesz, żeby ci to, no to pomóc wkładać. Nie będziesz na pewno ściągał, tylko tu, tak? Czyli tak, to, co ci zostanie, wyładowujesz? No ja to będę miał w rękę, wyrzucę, a możliwe, że to będę też sam brał, albo... Znaczy nie, bo możliwe, że ty będziesz wkładał, bo ja będę na przykład jadł. Pomogę ci, jasne, ty się w międzyczasie tam ręce zjedziesz, czy coś tam. Ale... Któreś z tych dziurek, ja tak sięgnę sobie. Ja jeszcze do tych worków ci przygotuję, co muszę zabrać w takich małych woreczkach, bo tu mam węgle w płynie i na start biorę i w każdym, do każdego bidona dolewamy. Okej, okay, to ja bym chciał tak, żebyśmy to mieli, jak jesteśmy to w stanie rozdilerować, mamy na tyle to woreczku, żeby to tak było, nie? Bo wtedy ja wiem, że to ci muszę dać, że to... Tak, bo ja sobie wezmę porcję na każdy punkt też zabrania, żebym mógł sobie gdzieś tam na tych punktach, gdzie właśnie będzie sam sobie rozrobił. No a to też mi ułatwi, bo jak będę to pił, to nie będę musiał tyle żeli jeść. No ale z drugiej strony wiem, że na przykład w drugiej części może nie będę dawał rady tego pić. Będę potrzebował wziąć bidon w rękę i czystą wodę pić. No ale to zobaczymy w trakcie, jak to będzie wychodzić. A druga część dla ciebie to jest odkąd? No szampelak, to tak naprawdę, to tam się największe rzeczy już dzieją. No mam nadzieję, no jak będzie wcześniej, no to będę to się trochę zdziwię. To wy zabieracie koszulkę. Masz jakiś flamaster? Tu jest? Czekam to. Jestem ręczny. Ja mam chyba za długie te. Jeszcze pokażę. Dobra. Muszę mały mieć. Ciekawe, czy uda mi się ten sens. Będzie dobrze. Pasuje do tego, co jest poniżej. Resztkami co? No widzę. Niedojadki. Niedojadki.
czwórka to nie jabłki. Żeby było wiadome. A piątka? Że tu nic nie ma i nie było, że nie wypadło. To będzie kanapka, którą wy byście musieli przygotować. Generalnie kanapka, bułka pszenna z serkiem, z Filadelfią, z rozgniecionym awokado z cytryną, solą i pieprzem. Kanapka. A miała być tak pięknie. Wyciągnąć z worka i podać. Tak jest. Nam tak, żeby mieć jak puszczę, to będzie więcej luzu. Mamy dwa samochody, bo jak jeden się rozbije, to może jechać drugi. Jakie dziwne wizje się pojawiają. No, takie niby głupie, ale... I tu, i tu, i tu, i tu, i tu. Czasem mało. Teraz jeszcze 22 godziny. Bez snu. Startowałeś kiedyś w dłuższym biegu niż taki 100 miler? Czasowo... A jak kolego, co tu śpimy? Na tej Majorce startowałem na 185. Co? Minorce. Minorce, no. Przepraszam, minorka. Minorka. Menorka. Na 185. A czasowo, czy dłuższym? Generalnie w UTMB leciałem 28 godzin. Chyba to był najdłuższy ten bieg mój czasowo. Nie pamiętam, co się dzieje. Mam też takie, leciałem sztafety 24 godziny, coś takiego. Night Grid, mój pierwszy w ogóle bieg, takie wyzwanie ultra, to trwało 40 coś godzin. No, w sensie dwie doby, taka zabawa, to zrobiłem 210 km jako 16-latek. Chodziło o to, że biegało się z budki do budki telefonicznej, wybierało swój kod i zbierało punkty. Nawet nie chodziło o dystans, tylko o różne odznaki. Wyzwania, no ale to trzeba było biegać. A tak to nie, tak to nie. Budo. To radio jest jak coś. Teraz wyszukiwania miejsca parkingowego. Jak nie będzie tam, to parkujemy tam, gdzie ostatnio my. Tak. Tam pojedziemy sobie. Aha, lebeka. Ciekawe. Parkujemy. To co, tu? Ej, ty słodki kupotonek. Oni nie mają. Nie, no gdzieś będzie. Ale wy to jedziecie, więc tam paliwo. Można nawet zostawić mnie. Wow, Zuzia! Pięknie, idealnie. Tak naprawdę mamy supereczek, 400 to. Metrów niecałe do startu. Zabieram widok. Już tam na dole. Cześć Kamil, super! Idziesz Kamil! Chodź Kamil, idzie! Byku! Thank you.
naprawdę z płaczem zbiegałem. Człowiek się potrafi naprawdę wkręcić w ten bieg i żyć tym przez wiele lat. Także miałem kryzys na zbiegu do Walorsiny, chciałem to wykorzystać, ale no, miałem taki ból nóg, że skończyło się tylko na płaczu i po 5 minutach zgasłem. No samo myślałem, że się nie mnie to nie ruszy, jak sobie taki smutny dobiegłem do mety, ale jednak to akurat ta meta no wchodzi na głowę. Les derniers kilomètres, putain, mais les gens, ah mais je savais, hein, il s'est pris au jeu, hein. Il a descendu de la flégère comme un avion, ils vont pas tarder, ils sont dans le dernier kilomètre. Non. Ja też nie mam co mi tutaj gratulować, tak, jeśli chodzi o wynik, bo de facto czy ja dobiegam 24:10, czy 23:50, czy teraz 26 godzin, czy 30, 40, 15 miejsce, znaczy na 15 to bym się cieszył, ale no, nie miałem jakąś tą wizję, jak to mi odjechał, ten wagonik mi odjechał, to pewnie ta reszta już nie ma znaczenia. Widzę, Kamil, na ostatnich metrach charakteryzację poprawiłeś. Na kolana. Nie oddam jak to są właśnie takie krótkie chwile, które dają takie siłę, którą wiesz, czekasz na ten moment. Tak jak było w zeszłym roku z Zuzią, no to było dużo emocji pozytywnych, bo ja faktycznie udało mi się i chciałem się tym sukcesem podzielić. A w tym roku no, na to czekałem. No, po to przecież ukończyłem. Już dawno bym sobie strzedł, ale przez to, że oni byli, może oni też nie są świadomi tego, że to jest taki, nie wiem, może prezent, może nagroda za to, że poświęcili mi czas i... No, nie wiem, dlaczego płaczę. Thank you.
Przyspieszać te 10 minut 15, także bez sensu. No, aczkolwiek za szybko zacząłem. No, początek. Myślałem, że potem to jakoś tak zrekompensuje, zwolnię i to przejdzie, ale nie, to już, jak się już zrobiło błąd, to nie na tym biegu. Fajnie się biegało. Tylko w zeszłym roku, mimo że też się źle czułem, to mi się do 100 km komfortowo biegło, a tutaj to rzeźbienie. No, gniazdo było już ubite. To nie było, już wiedziałem, że to będzie rzeźbienie. A druga sprawa, nie miałem motywacji, żeby ścigać się, no ale de facto tylko ukończyłem do tego, że zainwestowaliśmy to 6 tygodni tutaj. Człowiek trenuje, zbiera ekipę. Wiesz, i raz już przerabiałem, że zszedłem w momencie właśnie, jak też całą ekipą przyjechaliśmy i wiesz, no taki wewnętrzny wstyd trochę. To ostatnie 2 godziny sobie już doszłapałem tak, żeby faktycznie być na tej mecie, tym bardziej jak sobie ocaliliśmy, że wyjdziemy razem. Co nie? Aczkolwiek szału nie ma. Także wariackie były ostatnie dni, więc... Ale męczyłem się strasznie. Raz się popakałem na trasie, spróbowałem powalczyć, ale to było tak bolesne, właśnie dwa lostnice zbiegłem, że nawet nie czułem z tego takiej frajdy, że przyspieszam, że popłaczę się, polecę, pocisnę mocno, tylko po prostu mnie bolało. I nawet nie chodzi o to, że jakieś kontuzje genne, tylko za dużo. Fakt, że mniej zjadłem niż było trzeba, ale nie miałem problemów takich. Jak miałem jakiś kryzys, to nie żywieniowy, bardziej motywacyjny, że mi się po prostu już nie chciało. Nie miałem ochoty walczyć, się zagryzać zęby i... Cała śmietanka. Tak zastanawiałem się, czy biec z nią, czy nie, czy ona walczy ze mną, czy ktoś goni. Nie, no to ale... blisko prawda. Tak? No bo właśnie nie wiedziałem, o co chodzić. Zaczęła tak mocno napierać. No dobra, akurat jakaś tam przyjemność na koniec zostanie. No i na ostatni kilometr zrobiłem sobie przybieżkę, więc... Teraz nie, ale ja sobie myślałem, zastanawiałem się, czy włamać te 24 godziny. To pewnie odciągnięcie i nie masz motywacji. Nie chce ci się być w tym festiwalu. A tylko kurczę, tak naprawdę ktoś na ciebie czeka i trochę boli. To ja już raz w 2018 zszedłem i wiem jak to po prostu bolało. Było mi smutno. Teraz też mi jest smutno. Kurde, nie zrobiłem to, co chciałem. I... Nie podoba się, popatrz na Womsleya. No wiem, ale chciałem, że tak. Stary, nie było drzemki. Ja też nie miałem drzemki, więc też mogę mieć focha lekkiego. Nie chciałem się jak on. No, to są fajne elementy. Na mecie, jak faktycznie przyjdą znajomi, przyjdą kibicować i przybiją piątkę, nawet poklepać po ramieniu. Fajnie, że to też chłopacy, którzy którzy zdecydowanie czuję, że są mocniejsi ode mnie i chcą cię gdzieś tam po tym ramieniu poklepać. No na pewno to była miła scena, chociaż nie miałem zgona takiego, że bo co tam, ktoś coś do mnie mówił, tak nie wiedziałem, czy do mnie, czy o mnie.
jak jeśli nie ma sukcesu, to nie szukam go na siłę. No, biorę to po prostu na klatę i nie traktuję to jako coś naprawdę dołującego. No, dzisiaj jest mi smutno, ale jutro będzie okej. Biorę to na siebie.